Latem, gdy mamy więcej czasu, możemy sobie pozwolić na nowe aranżacje w ogrodach. Przez to, że materiał szkółkarski jest szeroko dostępny w pojemnikach, zarówno krzewy, jak i byliny możemy z powodzeniem sadzić nie tylko wiosną i jesienią. Nowe nasadzenia przekorzenią podłoże spokojnie przed zimą, dzięki temu rośliny nie przemarzną. Zawsze, gdy planujemy posadzić coś nowego w ogrodzie, warto się zastanowić. Małe i duże nasadzenia traktujemy w podobny sposób. Najlepiej jest, gdy najwyższe rośliny stanowią tło, kolejno schodząc w kierunku widza do najniższych. Jak już nabierzemy troszeczkę wprawy w nasadzeniach, to tą zasadę możemy traktować sobie swobodnie. Warto, gdy jesteśmy w szkółce bądź sklepie ogrodniczym, zapytać się sprzedawcy, jak dana roślina będzie się rozwijać, ale też jak będzie wyglądać jesienią czy zimą, ponieważ w tych chłodnych miesiącach ogród też nie musi być smutny. Możemy posadzić nie tylko rośliny zimozielone, takie jak na przykład żywotnik czy ostrokrzew, ale także trawy ozdobne, które zimą wyglądają bardzo, bardzo okazale. Warto też posadzić na przykład rośliny, które zostawiają na zimę kolorowe owoce, takie jak na przykład irgadamera czy pięknotka. Sadząc rośliny, miejmy na uwadze ich przyszłą wielkość, dlatego należy zachować odpowiednie odległości pomiędzy nimi, tak aby co roku ich nie przesadzać. Gdy całość już znajduje się w podłożu, należy obficie podlać rośliny. W kolejnych tygodniach postępujemy podobnie, czyli regularnie podlewamy rośliny i tutaj lepiej podlać rośliny rzadziej, a obficiej, niż częściej, a mało, ponieważ zmusi to rośliny do poszukiwania wody i rozwoju korzeni. Jesienią należy zasilić rośliny dodatkową porcją fosforu i potasu, które dodatkowo przygotują rośliny przed zimą. Oczywiście przed nią również należy je osłonić, ponieważ na pewno rośliny w szkółce też były osłonione przed zimą.